pora na stały fragment gry, czyli podsumowanie tygodnia i zapowiedź następnego. Komentatorem w tej części jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od najświeższej informacji. Wieczorem amerykańskiego czasu, nad ranem naszego, Jen Psaki, czyli pani, która jest rzecznikiem prasowym Białego Domu, poinformowała, że w piątek prezydent Joe Biden odwiedzi Polskę. Fox News komentuje to w ten sposób, że w Polsce jest 2 miliony uchodźców z Ukrainy, no i właśnie do nich ten prezydent Stanów Zjednoczonych przyjedzie. Zacznijmy od tej wizyty, bo oczywiście w planie jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i zapewne możemy się domyślać wizyta w Rzeszowie, w amerykańskiej bazie wojennej w porcie lotniczym Jasionka. No, prezydent Biden przyjeżdża do narodu polskiego i do Polaków, ale też do Ukraińców, no bo rzeczywiście z tych Ukraińców, którzy u nas byli, tych, którzy uciekli z Ukrainy po wybuchu wojny, można by już małe państwo stworzyć. Jest ich bardzo dużo. Natomiast w tej chwili Polska staje się głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych wobec dezercji Niemiec, a pewnie i dosyć szybko nadchodzącego krachu gospodarczego, który uderzy w Niemcy, bo one będą wyjątkowo poszkodowane w wyniku własnej głupoty. Niemiecka polityka kupowania wpływów w Rosji, zbliżenie przez handel, głównie kupowania surowców ekonomicznych, to miało przywiązać Rosję do wartości demokratycznych. No i widzimy, jak przywiązało. No, Niemcy się przywiązały do wartości w różnych walutach, w rublach przede wszystkim. No i teraz mają za swoje, natomiast dlatego też nie chcą wprowadzać sankcji. Powodem blokowania sankcji jest ogromna korupcja w klasie politycznej Niemiec, brak wyobraźni, ale też imperialna polityka, której się Niemcy zupełnie nie wyzbyły. Przecież Niemcy się umówiły z Rosją na tę wojnę, tylko że ona miała trochę inaczej przebiegać. Ukraina miała upaść po 2 dniach, polski rząd miał być obalany wcześniej, tylko nie wyszło. Nie wyszło, w związku z tym na Ukrainie leje się krew, a Niemcy boją się, że Rosjanie ujawnią ich prawdziwą rolę w tej wojnie. To może warto powiedzieć o celach rosyjskiej wojny, bo mówiliśmy o zajęciu Kijowa, o przejęciu Ukrainy. Wczoraj prezydent Zełenski w takim wypowiedzi dla izraelskiego Knesetu powiedział, że celem Rosjan jest wytępienie Ukraińców jako takich. Ostateczne rozwiązanie kwestii ukraińskiej. Ludobójstwo na elitach. Coś, co my przeżywaliśmy kilka razy z rąk rosyjskich reżimów, które tam się zmieniają, ale cel mają jeden – wytępienie Polaków. No, Rosjanie podjęli przecież próbę wymordowania Ukraińców. To był wielki głód. 6 milionów Ukraińców umarło. To jest porównywalne, z całym szacunkiem do cierpienia narodu żydowskiego, ale to jest porównywalne do ilości Żydów zabitych w czasie Holokaustu. 6 milionów Ukraińców, zresztą w tym również Żydów pochodzenia ukraińskiego, zostało zagłodzonych w czasie Wielkiego Głodu. I to była pierwsza próba wymordowania całkowicie narodu ukraińskiego. No dzisiaj zdaje się, że Putin szykuje drugą, to znaczy chce o tyle zmniejszyć naród ukraiński, żeby on się już nie bronił. No, warto wspomnieć, ten Hołodomor miał miejsce również na terenach, gdzie istniały od wieków te polskie zaścianki, w których oczywiście żyli ludzie, którzy byli równocześnie Polakami, Ukraińcami i miejscowymi. Kolejny temat, skoro jesteśmy przy Ukrainie i Kijowie, to bezprecedensowa wizyta trzech premierów Polski, Słowenii i Czech oraz Jarosława Kaczyńskiego, prezesa największej polskiej partii politycznej i tak naprawdę no, większości sejmowej. To jest coś, co wejdzie do podręczników i na początku opozycja to krytykowała, mówiąc, o, taka awanturnicza wizyta obliczona na to, żeby tutaj sobie punkty zdobyć, czy rzeczywiście? No nie tylko opozycja, są też tacy publicyści typu Warzecha i tak dalej, no ale też są jakieś tam psychiczne sytuacje. Natomiast
rzeczywiście ta wizyta przejdzie do historii z wielu powodów, ale również w kontekście wizyty Joe Bidena, ponieważ Joe Biden dostał od kongresu 5-punktowy program tego, co powinien załatwić w związku z wizytą w Europie, i tam jest poparcie polskiego projektu misji humanitarnej natowskiej na Ukrainę. Ten projekt to jest wielkie wydarzenie i to bez wątpienia może zmienić losy tej wojny. Jarosław Kaczyński, który ten projekt zaproponował, był również mocno krytykowany przez media polskie, opozycyjne. Przetoczyła się taka fala, w ogóle nieuzgodnione z Unią Europejską, nikt nic nie wiedział, w NATO o tym nie wiedzieli. Jak Polska może składać jakieś propozycje, które nie są uzgodnione? Tymczasem no, mi się wydawało, że jako członek NATO jesteśmy równorzędnym członkiem do wszystkich innych krajów i możemy swoje projekty polityczne temu forum przeciwstawiać. Była dyskusja, czy to jest możliwe. Teraz okazuje się, że zgodnie z paktem NATO oczywiście kraje członkowskie mają prawo, a nawet może obowiązek interweniowania również u sąsiadów, jeżeli dzieje się tam źle. Po pierwsze, Polska jest krajem niepodległym, po drugie, Ukraina jest krajem niepodległym. Po trzecie, sojusz NATO deklaruje przywiązanie do pewnych wartości, które rzeczywiście obroniły kraje NATO przed agresją. No ale jeśli pozwolimy rozwinąć się potworowi takiemu jak Rosja putinowska do poziomu, którym on będzie w stanie zagrozić NATO, a dalsze finansowanie tej armii, dalsze nieograniczenie potęgi, nawet tej takiej pardzewiałej potęgi, ale jednak atomowej rosyjskiej, no doprowadzi wcześniej czy później do III wojny światowej. Więc to jest, nie wiem czy już ostatni, może już nie, być może za późno, ale to jest, jeżeli nie za późno, to jest ostatni moment, żeby większe nieszczęście powstrzymać. A o co w ogóle pana zdaniem chodzi Putinowi w tej wojnie? To jest wojna przeciwko czemu? Kto tutaj jest rozgrywającym? Kto jest głównie podlega atakowi? No, niestety Putin czasem mówi prawdę. I on kiedyś powiedział, że jego celem jest odbudowanie Związku Sowieckiego z jego wpływami, czyli podporządkowanie sobie tych krajów, które wyszły z Sowietów. I też podporządkowanie, jakieś uzależnienie tych krajów, które były w Układzie Warszawskim i były w taki czy inny sposób zależne. Chcą odbudować Imperium Sowieckie, bo Imperium Sowieckie było największym obszarem w historii, jeżeli chodzi o zakres okupacji rosyjskiej. I on do tego dąży. Jego obsesja, jego idole typu Iwan Groźny, caryca Katarzyna, Józef Stalin, bo to, że Iwan Groźny to jest facet, który osobiście uprawiał tortury, tak przypalał żelazem, już nie da tak rano. Zabił własnego syna. I to, tak, to są idole Putina, tak. I on ma ten rodzaj obsesji, który powoduje, że można zabić miliony ludzi, ale trzeba kreskę na mapie przesunąć, nawet jeśli w ramach tej kreski ludzie będą umierali z głodu, będą żyli w nędzy, będą niewolnikami. Tego nie chciały zrozumieć polskie elity przez wiele lat, no bo może poza tym obozem, który teraz rządzi. I ta dusza niewolników, która nie pozwalała spojrzeć na Rosję taką, jaką jest, która zresztą jest też i w Berlinie, ale w Polsce ona jest podwójna, bo ona patrzy oczami Berlina na Rosję, czyli to jest jakby takie podwójne uniżenie. Powodowało, że na przykład dopiero teraz kończymy Baltic Pipe, a mogliśmy to zrobić już w czasach Tuska, tak, a wcześniej Millera, tylko to wszystko zablokowano i teraz trzeba na szybko kończyć. Moglibyśmy już sami dostarczać innym krajom gaz, a teraz jeszcze ścigamy się z czasem. Ścigamy się z czasem. Niemcy podpisały kontrakt na dostawy gazu z Katarem, więc to jest taki dowód na to, że ten władze tego kraju otrzeźwiały, ale oczywiście na górze trupów ukraińskich. Niemcy przyglądają się tej wojnie. Czy są w tej chwili takie możliwości, by Niemcy powstrzymały Putina przed eskalacją wojny na Ukrainie? No, klucz w ogóle leży w Niemczech, bo to one rządzą Unią Europejską i Niemcy mogą narzucić Unii Europejskiej, tak jak narzucały ją do tej pory sankcje na Polskę, mogą narzucić zakręcenie kurków. Oczywiście to będzie odrobinę kosztowało, tylko że dużo więcej będzie kosztował napad Rosji na NATO i Unię Europejską.
Zresztą już dużo kosztuje napad na Ukrainę, także nie można się oszukiwać, że my już nie płacimy za to ceny i to ogromnej ceny ekonomicznej. Dlatego chcemy zrobić demonstrację pod ambasadą Niemiec, Kluby Gazety Polskiej w środę o 18. Zapraszam wszystkich, a kluby zagraniczne pod konsulatami i ambasadami niemieckimi na całym świecie będą organizowały demonstracje i pikiety, które mają przypomnieć Niemcom, że mają sporo na sumieniu i będzie im dużo trudniej żyć w świecie, w którym trzecia wielka wojna będzie ich współwiną. W samej prasie niemieckiej też są takie przebłyski, że może byśmy to jednak spowodowali, może pani Angela Merkel jest temu winna. Nowością w ostatnich dniach dosłownie jest kilka artykułów, gdzie Niemcy jakoś rozliczają się ze swoją akcją atakowania Polski. Przypomnijmy, że ona została włączona dosłownie w momencie, w którym zostały podane do publicznej wiadomości wyniki wyborów z 2015 roku. Od tego czasu w niemieckiej prasie, radiu, telewizji codziennie ukazywały się artykuły krytykujące Polskę jako kraju, gdzie są jakieś niedostatki demokracji, jakieś rządy prawa, tak to sobie wymyślili, ale to ziarno w społeczeństwach Europy Zachodniej zostało zasiane. No dzisiaj Sunday Times chyba opublikował tekst wczoraj, którym mówi, że Polacy są prawdziwymi Europejczykami, to Polacy są przywiązani do wartości europejskich, a nie Niemcy i inne kraje, które handlowały z Rosją, łamiąc embargo. Oni po prostu dali się wpuścić w ton propagandy rosyjskiej, a też gleszaktowanie polskiego rządu, który chciał być niezależny od Berlina, było dla nich ważnym celem polityki. I tutaj się spotykali po prostu z Putinem, z Moskwą. Te cele były wspólne. Niemieckie media na terenie Polski, przecież to jest najsilniejsza opozycja, no bo nie mówimy chyba o tak niepoważnych ludziach jak Donald Tusk czy Radosław Sikorski. No, tacy ludzie w normalnych warunkach to nie mogliby istnieć inaczej niż na obrzeżach polityki, bo oni są po prostu niepoważni. Tak już pomijam wszystko inne. Te posądzenia o działania szkody własnego kraju, to co w sprawie Smoleńska, już takie mówię o poważnych zarzutach, ale ja mówię tylko o ich poziomie niepowagi w uprawianiu polityki. To jest normalnie na świecie absolutny margines, a ich wywindowano do roli mężów stanu. No to świadczy o tym, jak ogromna siła była tego niemieckiego lobby w Polsce. Ono oczywiście topnieje wraz z kompromitacją polityki niemieckiej i wewnętrznymi konfliktami w Niemczech. I Tusk będzie coraz bardziej izolowany. No, ale jeszcze jakiś czas część mediów będzie go wspierać. To jest ten moment. Trzeba było to przeczekać. Bardzo ważna rzecz, ta demonstracja. Będziemy przypominać naszym widzom, by wzięli w niej udział, bo rzeczywiście... Chciałem powiedzieć o nalepce. W środę ukaże się nalepka, którą apeluję, żeby przyklejać na murach firm, na reklamach firm, które zgodził się zostać w Rosji, że ta firma płaci za zabijanie ukraińskich dzieci. Ktoś zostaje w Rosji, przyklejajmy im to na ich reklamach, na ich logach. Niech konsumenci wiedzą, że to oni finansują zabijanie ukraińskich dzieci. Ja kazałem usunąć automaty firmy Nestle z naszych firm, między innymi z Republiki. Kazałem przejrzeć reklamy, które się od brokerów u nas pojawiają. To oczywiście nie jest możliwe natychmiastowe, ale w bardzo krótkim czasie te reklamy zostaną usunięte. Pamiętajmy, no, jak możemy zaprotestować przeciwko temu w wspólny sposób. No to może jeszcze, skoro padło tutaj w tej rozmowie nazwisko Donalda Tuska, to w momencie, w którym polska dyplomacja walczy jak szalona, w którym uzgadniamy propozycję zapewnienia bezpieczeństwa również na Ukrainie. To propozycja, którą Jarosław Kaczyński zgłosił, czyli wysłania tam korpusu pokojowego, który będzie mógł bronić ludność cywilną przed atakami Rosjan. Wychodzi Donald Tusk, robi konferencję i krytykuje PiS, mówiąc, że przecież rząd nic nie zrobił przez tyle miesięcy. Czy to w ogóle ma jakąś wagę w dzisiejszej polityce? No, jest pewna grupa ludzi tak nienawidzących PiS-u, tak naładowanych tymi emocjami, jak to są tacy polscy putinowcy, tak? To znaczy do nich argumenty nie docierają. Tyle tylko, że oni są bardziej od Berlina niż od Moskwy uzależnieni, chociaż Moskwa też im ładowała do głowy, nawet często bez ich wiedzy. I oni rzeczywiście mają ten sam poziom emocji, co ci, co na tym stadionie tam hajlowali Putinowi. I tych będzie bardzo trudno przekonać, bo oni sobie nie zdają z tego sprawy, że oni są w tym samym miejscu, w którym było społeczeństwo hitlerowskie
albo dziś jest rosyjskie. Czyli emocje zastępują zupełnie zdrowy rozsądek. Natomiast zdecydowana większość widzi, że po prostu Tusk się kompromituje, że to jest opcja. Jedzie na Węgry i spotyka się z czołowym putinowcem, neonazistą, antysemitą, antyeuropejczykiem. I to jest jedyny przekaz, który on przywozi z Węgier. No to ja myślę, że dla takich sądzących, że są Europejczykami jego wyborców, to jest jednak duży szok. No, w sprawie niemieckiej i wsparcia polityki niemieckiej kompromitacja. W sprawie rozbrojenia armii kompromitacja. Mówienie, że trzeba było armię robić wcześniej, a przecież oni rozbrajali armię, zlikwidowali wszystkie większe jednostki na wschód od Wisły. W sprawie polityki energetycznej kompromitacja. No, czego nie, w sprawie Cieśniny Pilarskiej kompromitacja. Okazało się, że PiS miał rację. Tak? W sprawie wielkiego lotniska pod Łodzią, tego hubu, platforma kompromitacja. Tak? No bo okazuje się, że teraz może być główny punkt w ogóle koordynowania pomocy dla Ukrainy, jeżeli tą Ukrainę trzeba odbudowywać i konieczność przerzucenia tutaj w ogóle ciężaru ruchu z Europy Środkowej. Bez tego będzie bardzo trudno. Tak? Więc trzeba będzie przyspieszyć jeszcze pracę nad tym lotniskiem pod Łodzią. I takich rzeczy, gdzie Platforma po prostu absolutnie się skompromitowała, gdzie mówiła, że tak nie powinno być, a teraz widać, że tak musi być, no, w sprawie WOT-u, tak, Polskiej Obrony Terytorialnej. Jest tak dużo, że nawet te zaklęsłe umysły przez propagandę Niemiec i innych mediów wywodzących się ze służb specjalnych, komunistycznych jeszcze, gdzieś tam coś zaczyna świtać. Tak? Znaczy, zastanawiam się, czy Tusk by rzeczywiście ich obronił, ich osobiście, ich rodziny, gdyby dzisiaj był premierem, czy on by dał nam gwarancję bezpieczeństwa dla naszego państwa. I wielu wyczuwa tą odpowiedź, nawet jak się nie jest w stanie do tego przyznać. Takim elementem tej narracji antypisowskiej jest przypominanie, czy nie wiem, czy zarzucanie, że PiS robi w polskiej polityce to samo, co Putin, nawet zdaje się na dzisiejszej okładce Newsweeka. Przypomnijmy, że Newsweek ten wydawany w Polsce, to jest wydawnictwo koncernu Ringel Axel Springer, ma tylko i wyłącznie nazwę licencjonowaną od amerykańskiego Newsweeka, który jest normalnym, konserwatywnym tygodnikiem. Tutaj jakim jest tygodnikiem, to odpowie Tomasz Sakiewicz, ale najpierw na to pytanie o tę absurdalną okładkę. O co tutaj chodzi? Halo? O, chyba połączenie się zawiesiło. Zaraz wrócimy. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Telewizji Republika, między innymi publicysta, pisarz. A my przyglądamy się polskiej scenie medialnej i tej serii artykułów. Nie wiem, czy to mamy, ale na pierwszej stronie tygodnika Newsweek jest Jarosław Kaczyński i Władimir Putin i taka sugestia, że Putin robi w Polsce, że Kaczyński robi w Polsce to samo, co Putin. O co tutaj chodzi Newsweekowi i w jaki sposób odpowiada to tej intelektualnej formacji, która stanowi opozycję? No, Newsweek, w ogóle ten koncert Springer powinien mieć nazwę Axel Springer Schroeder, bo jak wiemy, zdaje się, ważnym zapleczem doradczo-finansowym dla Newsweeka był Gerhard Schroeder, czyli pracownik Gazpromu, pracownik Putina. A więc to jest ten wątek polityki proniemieckiej, który jest całkowicie uzależniony od Rosji. I w przypadku Tomasza Lisa taka droga nie dziwi, że on się znalazł w sednie tego porozumienia niemiecko-rosyjskiego, tego paktu Ribbentrop-Mołotow. I dzisiaj jego wściekłość to jest zranienie nie wynikające z bankructwa tego pomysłu na politykę, bo dalsze uprawianie polityki niemiecko-rosyjskiej się skończy fatalnie dla wszystkich, łącznie z Niemcami. Aczkolwiek no, Niemcy jeszcze chyba ciągle żyją złudzeniami. Natomiast no, Tomasz Lis no, ma pewne opóźnienia tak w rozumieniu sytuacji, wynikające tutaj już chyba tylko i wyłącznie z zacietrzewienia, z jakichś takich straszliwych emocji. No przecież to jest człowiek, który lizał buty prezydentowi Rosji w czasie wywiadu. Obrzydliwy wywiad, po prostu niegodny polskiego dziennikarza, służalczy. I to, że w ogóle jeszcze jakiś koncern zatrudnia coś takiego, to jest niebywałe. Po prostu ja uważam, że przyzwoity człowiek takiemu facetowi nie powinien podawać ręki, a tutaj jeszcze mamy komentować udające pismo poważne, tak, którego doradcą był Gerhard Schroeder, pracownik Putina.
jest media niemieckie są rzeczywiście w Polsce bardzo obecne i wydaje się, że ciągle to trwa. Dobrze, że coraz jaśniej widzimy, o co tutaj chodzi. Ten tydzień bardzo trudny dla Polski, szereg spotkań, bardzo trudny dla Ukrainy. Jak to się wszystko skończy, pana zdaniem? Tak na minutkę podsumowania i zapowiedzi. No, Rosji kończą się zapasy, a Ukraina konsoliduje swoją armię, dostaje nowe dostawy broni przez Polskę, polskiej, amerykańskiej, brytyjskiej, nawet holenderskiej, kanadyjskiej, tak, fińskiej, szwedzkiej, no płynie, no poza niemiecką, bo Niemcy okazuje się, że nie mają broni, tak, okazuje się, że to kraj był tak zawsze pokojowy, że broni nie posiadali, nie stanie nic dostarczyć, poza zdezelowanymi hełmami i zepsutymi strzałami, które szkodzą bardziej obrońcom niż Rosjanom. Natomiast rzeczywiście konsoliduje się w tej chwili obrona ukraińska, ona się wzmacnia, a rosyjska słabnie. Rosjanie szukają rezerw, nie wiadomo, czy je znajdą, ale na razie tak naprawdę nie do końca mają czym dalej iść do przodu i ponoszą coraz większe straty, więc Rosjanie będą musieli sprawdzić, czym się ta wojna jednak dalej opłaca, szczególnie gdyby były sankcje. Oby te sankcje nastąpiły, oby ten tydzień był takim przełomem w działalności Zachodu, nie tylko słowami, ale konkretnie zatrzymać agresję, bo dzieci, kobiety, starcy giną codziennie na Ukrainie, giną żołnierze ukraińscy, giną też żołnierze rosyjscy, którzy kompletnie nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, przeniesiemy się teraz na prognozę pogody, po której wracamy.